witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po raz kolejny i dzisiaj zapraszam Was na film o bazach pod cienie. Porozmawiamy sobie o plusach, o minusach tych produktów, o tym co mam, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło po dłuższym okresie używania, dlatego też zapraszam Was już teraz na ten filmik, jeżeli jesteście oczywiście zainteresowani. No to co? Jedziemy z tym tematem. Mam trzy bazy, które są bazami właśnie sensu stricte, czyli no tak, to faktycznie są bazy pod cienie w nazwie. Chciałam, wiecie, ominąć słowo dedykowane, którego nie cierpię, a które jest nadużywane moim zdaniem, ale już abstrahując od tego. Zacznijmy sobie, słuchajcie, od pierwszej bazy i jest to baza Sticky But Not Tricky marki Vibo, czyli coś, co powstało we współpracy z Tysia z marką Vibo właśnie. Jest to baza do powiek, jak informuje producent, podbijająca intensywność cieni i ułatwiająca pracę z nimi. Co mogę powiedzieć o tym produkcie? Ja już o nim wspominałam w jednym z testów kosmetyków, natomiast teraz już po długim okresie używania mogę powiedzieć, że baza jest w porządku. Może nie urywa pewnej części ciała, ale jest jak najbardziej w porządku, bo faktycznie podbija ten pigment. Ona ma taką konsystencję właściwie korektora. Nie mam tej słynnej bazy, wiecie, P. Louise, natomiast podobno jest to coś właśnie, co zostało stworzone na wzór tej bazy. No i słuchajcie, tu jest jasny kolor, jeden jedyny w kolekcji. Ta baza kosztuje, z tego co pamiętam, 16,99, dostępna jest w Rossmanie, także z dostępnością nie ma problemu, można również kupić tę bazę na stronie Vibo. Jeśli chodzi o to, czy ona zastyga tak całkowicie, to nie jest baza, która zastyga całkowicie, co oznacza, że wiecie, z jednej strony fajnie, no bo nie trzeba szybko współpracować z tą bazą, można sobie dać trochę czasu, żeby nałożyć ten produkt, a z drugiej strony nie fajnie, no bo może nam się coś tam rozmazywać i właśnie to też słyszałam, że niektórym to w tej bazie przeszkadza, właśnie to, że ona nie zastyga i robią się w pewnych momentach jakieś tam plamki. Ja jestem bardzo zadowolona z tej bazy, używam jej, konsystencja moim zdaniem, tak jak już kiedyś mówiłam, jest w punkt, faktycznie podbija kolor cieni i jest również długotrwała, dzięki niej faktycznie można osiągnąć to, czego chcemy, czyli tę długotrwałość, przyczepność cienia do tej bazy jest jak najbardziej w porządku, także moim zdaniem, jeżeli lubicie korektor jako bazę pod cienie, to właśnie ten produkt jest bardzo podobny do tego korektora. Słuchajcie, ale nie wspomniałam na początku, a myślę, że jest to... No, warto wspomnieć, że ja nie uważam, że korektor jest bazą pod cienie. Kiedyś tak uważałam, teraz jak już zobaczyłam, jak mi się współpracuje z tymi bazami, o których dzisiaj będę Wam mówić, o których już zaczęłam mówić, no to stwierdzam, że nie, korektor to nie. I ja zostawiam ten produkt profesjonalistom, natomiast ja radzę sobie inaczej. Ale jedźmy, płyńmy dalej, bo znowu będzie powódź. Słuchajcie. Druga baza, która faktycznie jest też bazą pod cienie, to jest to coś, co powstało we współpracy ze Zmalowaną, czyli matowy cień bazowy do powiek w płynie. Jak widzicie, no dosyć intensywnie używam tego produktu, ponieważ te napisy już się starły. Jest kilka kolorów w kolekcji, z tego co pamiętam dwa albo trzy, nie chcę Wam teraz mieszać w głowach, ale na pewno jest coś poza tą białą bazą, jednak ja się zdecydowałam na zakup tej bazy, bo właśnie zależy mi na podbiciu pigmentacji tych cieni kolorowych głównie, no bo wiadomo jak to bywa z moimi powiekami, nie? Słuchajcie, co ta baza robi, jakie są jej plusy i minusy? Faktycznie podbija kolor cieni, to trzeba rzec. Nie jest to jednak moim zdaniem baza dla wszystkich, bo jeśli ktoś ma suche powieki, to ona tak to potrafi się z czasem, wiecie, tak uaktywnić, że tutaj, zwłaszcza w zewnętrznych kącikach, jeśli nakładamy dużo, no to faktycznie ta skóra tam może nie wiotczeje, ale wiecie, widać, że tam jest sucho jak wiórki kokosowe, czasami tak bywa. Ale na plus muszę powiedzieć, że poza pigmentacją, poza podbijaniem tego pigmentu cieni jest to, że ona jest faktycznie długotrwała oraz, że ona jest bardzo wydajna. Ja mam wrażenie, że mam ją już bardzo długo i używam jej intensywnie i nadal, słuchajcie, wszystko jest w porządku i niewiele tego produktu trzeba nałożyć. Ona bardzo szybko zastyga, dlatego też należy szybko ją wpracowywać w powiekę. Ja jestem z niej zadowolona, jeżeli szukacie czegoś drogeryjnego, no to Wam polecam. I trzecia baza, czyli baza z NYXa, też ją Wam pokazywałam wiele razy. Ona nazywa się, słuchajcie, Halo Musk. Nie no, tak się nie nazywa.
Halo! Nie widzę nazwy, oślepłam. Dobra, eyeshadow base, po prostu. Ja mam w tym kolorze białym. I słuchajcie, co ja mogę powiedzieć o tej bazie, poza tym, że ją widzieliście. Ta baza, kiedyś Wam wspominałam, że ona moim zdaniem nie nadaje się do tłustych powiek. Natomiast teraz chyba muszę się zreflektować, bo po prostu ilość tej bazy jest bardzo ważna. I należy nakładać bardzo niewiele, żeby właśnie te powieki nam się nie tłuściły. Ona też zastyga, ale nie tak na mój beton, więc jest w miarę plastyczna. Jak nałożymy więcej, wiadomo, bardziej podbija ten pigment, ale właśnie należy uważać z ilością. I ona również jest bardzo wydajna, co mnie bardzo cieszy, bo ja jej również używam, może nie cały czas, ale bardzo często. I jeśli chodzi o plusy, o, może jednak minus mi się przypomniał. No to ja wiem, że taka metoda aplikacji może kogoś odstraszać, bo ja tutaj na przykład, wiecie, zrobiłam sobie takie trochę bajorko, bo no ja maluję tylko siebie, więc po prostu korzystam z palca i tak nakładam. Można również nakładać pędzelkiem, ale jeżeli ktoś tego nie lubi, no to oczywiście o tym wspominam. Czy są jakieś inne minusy? Jeśli chodzi o cenę, to ona była kiedyś droższa i kosztowała, z tego co pamiętam, 38 zł. Natomiast teraz widziałam na Kokolicie ją można kupić i tam była po 26 zł z tego co się orientuję, także jest już taniej. Ja z tej bazy jestem zadowolona i naprawdę uważam, że szkoda, że więcej się jej nie pokazuje na YouTube, bo ta baza ma potencjał. I to były te trzy bazy. Wiem, że moja kolekcja jest skromna, jeśli chodzi właśnie o takie produkty typowe, stworzone po to, żeby były produktami przeznaczonymi jako baza pod cienie. Natomiast radzę sobie również inaczej, tak jak umiem. I słuchajcie, na przykład lubię sobie współpracować, jeśli chodzi o kolorową bazę. Z tymi cieniami, to są cienie w sticku, tak zwane cienie w kredce. Nie wiem, czy one są jeszcze dostępne, natomiast no, mowa tutaj po prostu o kremowych cieniach, właśnie o kremowych produktach. Jaki jest plus? Na pewno podbijają pigmentację i szybciej można zrobić ten makijaż. Ja akurat mam dwa kolory tutaj, 31 oraz 41. Mam jeszcze zielone, ale jak widzicie tutaj jest taki no, kobaltowy, no taki fioletowo-niebieski, turkusowy i właśnie ten zielony. Fajnie podbijają cienie, natomiast jeżeli macie dużo załamać w powiece, także się można załamać, no to radziłabym uważać albo po prostu bardzo dobrze rozprowadzić cieniuteńką warstwą, no bo na tłustej powiece to tak średnio się sprawdzają. Cena tego produktu, no niewiele, on kilkanaście złotych kosztował z tego co pamiętam, natomiast już bardzo dawno temu i bardzo długo mam produkty, sprawdzają się, jeśli chcecie podbić właśnie kolor cienia bazowego. No właśnie, no i tutaj przechodzimy do kredek. Wiecie, że technika kredki jest teraz bardzo popularna, co mnie bardzo cieszy, bo podoba mi się to, że w końcu mówi się więcej niż tylko, wiecie, baza, korektor i na razie. Wydaje mi się, że w ogóle więcej teraz mówi się o tych bazach. Ach, zaczęłam myśleć i już, wiecie, coś się w mózgu dzieje. Ale powróćmy do tematu. Chciałam Wam tutaj pokazać właśnie kredki, które najbardziej lubię, uwielbiam, służą mi po prostu, zwłaszcza ta fioletowa, to jest moja ulubiona. Ja Wam tutaj pokazuję właśnie kredki z kolekcji Pastel Tropics, które powstały we współpracy z Magdą Wołosewicz i mam również tutaj jedną białą kredkę Pierre René. Słuchajcie, jaki jest plus? No właśnie, bardzo szybko można zbudować kolor, można szybciutko rozklepać i dać na to cień. Można nakładać warstwami takimi cieniutkimi i również to działa bardzo dobrze, nie ma się tutaj czym martwić, bardzo szybko można zbudować pigment. Dlatego też, no właśnie, to jest ten największy plus, że bardzo szybko można zbudować ten makijaż oka bez żadnego uszczerbku. Rewelacja! Jaki jest minus tego produktu? No, wiecie, nie wiem, czy to jest minus, nie wiem, czy to jest plus, to zależy jak na to spojrzeć. Ja lubię na przykład te kredki rozprowadzać palcem i dla mnie to jest rewelacja i to jest najlepszy, po prostu najlepszy sposób, żeby rozprowadzić produkt, żeby jeszcze uzyskać lepszą pigmentację. Jeśli ktoś tego nie lubi, no to oczywiście można robić pędzelkiem, ale myślę, że aż takiego szału nie robi jak nakładanie tego produktu palcem. Plusem na pewno jest to, że są to tanie produkty. Te kredki kosztują kilkanaście złotych, około 15 nawet za 9 były niedawno w promocji, dlatego cena jest naprawdę rewelacyjna. I można przepiękny makijaż stworzyć właśnie z łatwością, bo technika kredki, ach, ja na pewno polecam. No i ostatni tutaj mój moment i właściwie jeden z moich ulubionych, bo no, wspominałam o tym wielokrotnie, że ja lubię walnąć sobie pomadkę na powiekę i słuchajcie,
Najlepszym produktem, który sprawdza mi się właśnie jako baza pod cienie, są pomadki od Golden Rose. Ja mam tutaj te w odcieniach, słuchajcie, 10, czyli na denatkę na trupa, 0,3 przybrudzony róż oraz fantastyczny, mega napigmentowany róż, czyli 0,8, który nie sprawdza mi się do ust, ale wykorzystuję z powodzeniem jako właśnie bazę pod cienie. Jaki jest plus tych produktów, słuchajcie? No są to produkty na pewno niedrogie, kilkanaście złotych i są faktycznie bardzo, ale to bardzo wydajne. Niewiele trzeba tego produktu nałożyć, żeby szybciej się pracowało z cieniami. Słuchajcie, to są produkty, które szybko zastygają i właśnie chciałabym Wam powiedzieć, że przynajmniej w mojej ocenie i co wynika z mojego doświadczenia w makijażu, nie wszystkie matowe pomadki nadają się właśnie jako baza pod cienie. No niestety nie jest tak. Na przykład u mnie te pomadki Superstay Matte Ink, które tak zasychają czasami tak na gumowo, no to one się nie nadają, nie dość, że one do końca nie zasychają, to jeszcze mają taką ciężką, no dosyć ciężką konsystencję, co wynika z tego, że one mają oczywiście utrzymywać się wiele godzin na ustach, a nie na powiekach. Natomiast te tutaj pomadki, ta pierwsza, no to wiadomo, ja jej używam po to, żeby zintensyfikować kolor cienia różowego. Jakie są minusy? No właśnie takie, że nie mam tutaj białej pomadki, więc nie podbiję sobie pigmentu. Na przykład wiecie, jak na tę pomadkę nałożę żółty cień, to on nie będzie kanarkowy, tylko no będzie trochę w innym odcieniu, będzie spokojniejszy ton, co mi nie przeszkadza. Natomiast są to bazy bardzo, ale to bardzo długotrwałe. Minus jest taki, że należy, wiecie, szybko to... No szybko należy rozkładać ten temat, ten produkt na powiece, bo jak tego szybko nie uczynimy, no to niestety stworzy się nam bajoro, a tego nie chcemy, no i później te cienie mogą się czepiać nie tak jak chcemy. Dlatego ja uważam, że z pomadką to wcale nie jest tak łatwo i to nie jest łatwa współpraca, należy się tego jakoś tam troszeczkę nauczyć, bo trzeba szybciutko to wklepywać, wiecie, jak to już tutaj zaschnie, no to kaplica i żeby sobie czegoś nie rozmazać, no to właśnie fajnie by było, żeby człowiek osiągnął perfekcję w współpracy jednego produktu z drugim, czyli cień łączący się z pomadką, jeżeli to szybko zrobimy, no to nie ma żadnego uszczerbku na zdrowiu. Minusem może być to, że no ta pomadka może człowieka uczulać. Wiadomo, to nie jest produkt do brwi. Mamy na przykład, co ja opowiadam, to nie jest produkt przeznaczony, to nie jest baza stricte, wiecie, przeznaczona właśnie do tego celu, to jest pomadka. Oczywiście słyszałam, że te nowe pomadki matowe z Glam Shopu, to one również są przeznaczone do powiek, nie mam, więc nie wypowiadam się. Natomiast no należy to zaznaczyć, że alergicy, bójcie się, a może nie bójcie się, ale no trzeba z rozwagą używać tego produktu, no i trzeba się zastanowić, czy chcemy, czy nie chcemy. No i chciałam Wam jeszcze powiedzieć o pomadkach Hean, oczywiście to jest ta sama kategoria, to są pomadki matowe, ja mam w odcieniu czerwonym Pinat 06 oraz 05 Smoke, coś tam nie pamiętam, bo mi się już zdarły te napisy. To również są pomadki matowe, o nieco innej konsystencji, bo one są bardziej lejące i uważam, że te z Golden Rose o wiele lepiej współpracują z człowiekiem, zarówno z powieką, jak i wiecie, są bardziej przyjemniejsze w użyciu. Natomiast na dolnej powiece działają super i ja bym je poleciła, dlatego też jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona z tej techniki i uważam, że powinna również być jakoś tak, wiecie, bardziej promowana. Natomiast jeśli chodzi na przykład o tę technikę kredki, to chyba to bardziej taka wschodnia szkoła makijażu. No ale wszystko się tutaj rozwija, idzie do przodu. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o produkty, które chciałam Wam dzisiaj przedstawić. Mam nadzieję, że coś się dowiedzieliście z tego filmu i miło spędziliście ze mną czas. Na koniec powiem Wam, jaka dla mnie osobiście jest najlepsza baza. Jeżeli miałabym wybrać jedną, jedyną i pozostałe, wiecie, puścić w świat gdzie indziej, zostawić za sobą, to wydaje mi się, że wybrałabym tę bazę z Dixa, bo nie dość, że ona jest biała i wybija kolor, na czym mi zależy, bo wiecie, ja również, ja głównie tworzę kolorowe makijaże, to ona zastyga w taki sposób, który mi odpowiada, wiecie, jak coś mi się tam nie uda, nie za szybko zadziałam, no to jeszcze można to poprawić, jest ona bardzo wydajna, fajnym słoiczku, oczywiście mówię tu o moich osobistych preferencjach i również cena jest przyjazna dla użytkownika. Natomiast cały czas chciałabym Wam powiedzieć, że jeżeli nie próbowaliście na pomadkę jeszcze nic stworzyć,
to naprawdę spróbujcie i te pomadki z Golden Rose na pewno są na drugim miejscu i one są zarówno do ust, jak i właśnie na tworzenie czegoś na powiekach. Także jak dla mnie rewelacja, można kropki, kreski z tym robić. Ja uważam, że super jest to, że produkt jest tak wielofunkcyjny i jest tani i jest również łatwo dostępny. To by było na tyle, jak słyszycie, już mi głos odmawia posłuszeństwa. Mam nadzieję, że ten film Wam się przyda. I co? Napiszcie mi, jakie Wy bazy mi polecacie. A jeszcze a propos NYXa, to przypomniało mi się coś takiego, tam była taka kredka biała, Jumbo Pencil, jak tak ona się nazywała. Jeśli macie, chyba macie, bo ktoś mi z Was polecał. Odzywać się w komentarzach. Bardzo chętnie się dowiem czegoś na przykład o bazie z Heian, albo czegoś na przykład o bazie z NAM. Czekam na Wasze propozycje, może Wy też macie jakieś perełki, albo jakieś sposoby, którymi chętnie się ze mną podzielicie. Ja na dzisiaj się już z Wami żegnam, dziękuję serdecznie za oglądanie. I zapraszam już teraz na następny film. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!